Elo. Jak ktoś nie wie, no to bezdech senny polega na tym, że człowiek się dusi i nie dotlenia w nocy. No i ja miałem na to operację 2 lata temu, ale dosyć mocno mi to wróciło i żadne psikacze do nosa, zmiany pozycji, inne głupoty nie pomagają. Budzę się niewyspany albo wręcz się nie mogę obudzić. Śpię po 10-11 godzin. No i jedynym sposobem na leczenie tego, jak to już jest w takiej zaawansowanej formie, jest aparat CPAP. To se wygląda tak, o, tutaj jeszcze taki zbiornik z wodą daje, żeby mi nawilżał powietrze. Mam podgrzewaną rurę, którą wtykam tu i do tej rury wtykam maskę. Maskę se zakładam na ryj i dzięki temu mogę w nocy sensownie spać. Z racji, że ja głównie w ciągu dnia oddycham przez nos, to mam nadzieję, że nie będę musiał mieć maski takiej tutaj na cały aparat mowy. Tak, tylko że wystarczy mi coś takiego i to się zakłada tak, o, tu z tyłu, to sobie zakładam tutaj na nos, to jest sobie od góry, tutaj idzie powietrze, no i takie coś po prostu pod ciśnieniem wdmuchuje mi powietrze, dzięki czemu w nocy mi się drogi oddechowe nie zatykają, nie ma chrapania, no i nie ma takiej opcji, że organizm nie oddycha. Bo u mnie w najgorszych momentach już tam saturacja spadała no, poniżej 90%, czyli to jest spore niedotlenienie, serducho się męczy, organizm się męczy. Jakby się okazało, że same to gówno na nos nie wystarcza, no to trzeba zakładać taki poważniejszy tutaj już wariant. No i tutaj mamy i na nos, i na usta, i tu wszędzie mi wdmuchuje powietrze. No to to już jest trochę bardziej przypał. Nie? Więc to jest troszkę takie bardziej zabudowane, a tu jest jeszcze taki inny trochę na nos, chociaż ten mi się nie podoba, bo ten tutaj tak mocno nos zakrywa, a nie, że tylko od spodu. No i w czymś takim, moi drodzy, przy moim stanie do końca życia. Także no zostaje Darthem Vaderem. Będę dzisiaj w nocy testował, aczkolwiek no, choroba nie wybiera, więc jak dzięki temu mam się wreszcie zacząć wysypiać, no to spoko. Ludzie, co mają bezdech, bardzo sobie chwalą te wszystkie aparaturki, więc będę testował i dam wam znać, jak tam się czuję. Pozdro. Faktem jest, że wygląda to trochę creepy. Jakbym był jakimś umierającym dziadkiem w szpitalu gdzieś, nie? No ale takie życie gdzieś tam, ta choroba, powiedzmy, że nie zna wieku, z tego co na przykład Jacek Murański podawał, nie? No to młody Mati, świętej pamięci, właśnie przez bezdech senny się udusił w nocy. I no u mnie to jest kwestia też już całkiem poważna. Ja robiłem operację sobie na to 2 lata temu, bo część osób pyta na PW, czemu operacji nie robię. Zrobiłem, ale niestety to jest tak, że to lubi wracać. No i u mnie wróciło, więc no w tym momencie, jeżeli już wszystko operacyjnie jest zrobione, co mogło być, to zostaje tylko spanie w aparaturze, jak stary dziad. Jak ktoś z waszych bliskich chrapie, nie może się dobudzić rano, jest nieprzytomny, ziewa w pierwszej połowie dnia, wyślijcie go na badanie polisomnograficzne, no bo to jest tak, że to jest takie haha śmieszne, jak ktoś głośno chrapie, ale no tak generalnie, jeżeli u kogoś się to rozwinie, no to nieleczone, no to może prowadzić do jakiegoś tam szeregu konsekwencji zdrowotnych, albo można się nawet w nocy udusić, szczególnie w podeszłym wieku. Także uważajcie na siebie, ziomeczki.